W ostatnim odcinku z tej serii mówiłem o zespole Hellhammer. Dziś więc będzie o kolejnym wielkim i niezwykle znaczącym zespole pierwszej fali black metalu. Będzie to oczywiście, moi drodzy, Merciful Fate. Merciful Fate myślę, że nie wymaga przedstawienia. Duńska kapela powstała w roku 1981 w Kopenhadze. Założycielem i liderem tej formacji jest nie kto inny jak sam Kim Bendix Petersen, znany lepiej jako King Diamond, będący wokalistą grupy. Wraz z nim równie długo gra w zespole również gitarzysta Hank Sherman. Muzyka grana przez zespół to heavy metal, jednak zauważalnie różniący się od tego, co grały wówczas inne kapele z tego gatunku. Muzyka Merciful Fate z jednej strony jest melodyjna i teatralna, ale wciąż mroczna i ciężka. Rozpoznawalnym elementem muzyki tegoż zespołu jest także wokal Kinga Diamonda, który to jest wszechstronnym wokalistą, którego wokal sięga nawet w falsetu. Grupa ta stała się kultowa i była zaliczona do tak zwanej pierwszej fali black metalu wraz z takimi zespołami jak Sodom, Bathory, Hellhammer, Celtic Frost czy Venom. Stał się on także dużą inspiracją dla sceny norweskiego black metalu lat 90. Do dnia dzisiejszego ukazało się łącznie 7 studyjnych albumów grupy, więc nie przedłużając, lecimy z tematem. Merciful Fate narodziło się wiosną 1981 roku w stolicy Danii, Kopenhadze. Grupę założyli Kim Bendix Petersen oraz Reno Krolmark, znani lepiej jako King Diamond i Hank Sherman, dawni członkowie formacji Bratz. W tym samym roku grupa przechodzi liczne zmiany w składzie, a także wydaje kilka albumów demo, z których te utwory później zostaną bardziej rozpowszechnione. Do finalnego klasycznego składu dołączyli drugi gitarzysta Michael Denner, basista Timmy Graber Hansen oraz perkusista Kim Russ. Już w roku 1982 nagrywają swoją kultową epkę nazwaną po prostu Merciful Fate, czasem nazywaną A Corpse Without Soul czy Nuns Have No Fun. Niektórzy nawet zwą ten album jako The First Album z racji na to, iż jest to oficjalnie pierwsze większe nagranie zespołu. Ta epka, będąca na dzień dzisiejszy bez wątpienia materiałem otoczonym kultem, była w pewnym sensie zapowiedzią tego, co się stanie. A stało się to w roku 1983, kiedy to nakładem Roadrunner Records ukazuje się pierwsza studyjna płyta zespołu zatytułowana Melissa. Jeśli chodzi o styl muzyki, jaki tutaj mamy, to tak jak to kiedyś wspomniał jeden mój znajomy, którego serdecznie pozdrawiam, to jest to, co na epce z 1982 roku, tylko że więcej i lepiej. Sam album był nagrywany w znacznie lepszych warunkach niż wspomniana wyżej epka. Same przygotowania były dużo lepsze, o czym wspomniał King Diamond w wywiadzie dla Guitar World. Mieliśmy 6 dni, by zrobić Melissę i było to dla nas dużo. Może się wydawać, że to niewiele, no i jest to niewiele, jeśli jesteś nieprzygotowany. Kiedy weszliśmy do studia, graliśmy te wszystkie piosenki na zabój. Nagrania same odbyły się w Easy Sound Recording w Kopenhadze. O samej pracy w studio Michael Denner w wywiadzie dla bardomythology.com wypowiedział się w sposób następujący. Studio, w którym pracowaliśmy, było śmiesznie drogie, a nasz budżet był bardzo niewielki. Mieliśmy więc tylko kilka podejść, by zarejestrować nasze solówki gitarowe, no i to właśnie zrobiliśmy. Myślę, że jeśli grasz w taki sposób, nadaje to muzyce organiczny klimat. Melissa jest albumem liczącym 7 kompozycji, łącznie trwających 40 minut. Dostajemy tutaj melodyjny heavy metal, który jest na tyle oryginalny, że tak naprawdę trudno go pomylić z innym wykonawcą niż King Diamond. Wokal króla tutaj jest mocno zróżnicowany i bardzo często wykorzystuje falset, co niektórych może od tego zespołu odtrącać. Dla niektórych najbardziej odpychającym elementem muzyki Merciful Fate jest właśnie wokal króla. Mnie tam osobiście się on podoba. Diamond pokazuje, że mimo wszystko śpiewać potrafi. Wracając jednak do muzyki, to kompozycyjnie mamy tutaj mnóstwo ciekawych i ciężkich riffów, ale też sporo melodii i solówek gitarowych w wykonaniu Hanka Shermana i Michaela Dennera. Między duetem czuć tą chemię, tą swego rodzaju więź. Kawałki wręcz nie do podrobienia. Sam album otwiera ikoniczny wręcz numer Evil, będący bezapelacyjnie jednym z największych hitów Merciful Fate. Genialny numer i mistrzostwo świata jak dla mnie. Ale totalnym opus magnum tutaj jest oczywiście Curse of the Pharaohs. Najlepszy numer stworzony przez Merciful Fate, a nawet ośmielą się stwierdzić, że jest to jeden z najlepszych utworów w historii heavy metalu w ogóle. Kawałek tak doskonały, że na pamięć go wręcz znam. Wcale nie gorsze są pozostałe numery, takie jak kultowy Black Funeral. Muzyka na tym albumie jest, krótko mówiąc, po prostu doskonała. Nie brakuje tutaj absolutnie niczego. To, co się też rzuca w ucho, to ilość pomysłów, że nawet w krótkich numerach słychać wiele pomysłów, ale idealnie ze sobą połączonych. Utworem, o którym trzeba tutaj wspomnieć, jest na pewno najdłuższy utwór na płycie, jak i też jeden z najdłuższych w historii zespołu, czyli przedostatni Satan's Fall, trwający aż 11 minut. Tak, 11 minut, moi drodzy. I ten numer jest
tak zróżnicowany, że szok. Raz jest szybko i mocno, innym razem jest spokojnie, a innym jeszcze szybciej i mocniej. Myślę, że spokojnie można ten numer uznać za jeden z najbardziej oryginalnych utworów metalowych wszechczasów. Album zaś kończy tytułowa Melissa, będąca jednym ze spokojniejszych utworów na płycie. Teksty na albumie obracają się wokół okultyzmu i satanizmu. Dzięki temu po części Merciful Fate stał się aż tak wpływowym zespołem w tym aspekcie głównie dla black metalu. O powodzie takiego wpływu i znaczenia tegoż zespołu Michael Denner w wywiadzie dla Metal Injection powiedział tak. Byliśmy pionierami w tym, co robiliśmy. Celem było uczynić nas najmocniejszym zespołem na świecie i wydaje mi się, że wtedy się do tego zbliżyliśmy. Dodać tu można również, że produkcja jak na owe czasy jest naprawdę dobra. Brzmienie jest wyjątkowo klarowne i słucha się tego świetnie. Także finalnie mogę powiedzieć, że Melissa to płyta doskonała i dla mnie jest to zdecydowanie najlepszy album Merciful Fate. Już rok później wydany został drugi i dla wielu najlepszy album zespołu, jakim jest płyta Don't Break the Oath. Ten album jest uważany za jedną z najlepszych płyt, jeśli chodzi o cały heavy metal, no i oczywiście za najlepszy album Merciful Fate. Ten album to tak naprawdę to, co mamy na płycie Melissa, jednak ta płyta ma nieco lepszą produkcję, więcej klawiszy, no i ogólnie jest to w pewnym sensie rozwój. Oprócz melodii i ciężkich riffów, są to także pewne akustyczne motywy bądź przerywniki. Na przykład na początku utworu Come to the Sabbath. Klawisze, jak mówiłem, też tutaj się pojawiają, ale one raczej pełnią tutaj taką rolę, że mają tej płycie po prostu dodać klimatu, nie czyniąc ją symfoniczną. Wokalnie król rozwinął się tutaj wręcz w pełni. Śpiewa on tak różnorodnie, że właściwie z chwili na chwilę śpiewa choć odrobinę inaczej, co pokazuje jego zdolności wokalne i udowadnia w ten sposób, że jest on nie do pobicia. Muzyka tutaj jest z jednej strony ciężka i mroczna, ale z drugiej też klimatyczna i teatralna. Zachowany jest tutaj wręcz doskonały balans między szybkimi fragmentami, jak i wolnymi. Zaś tandem gitarą prowadzących, Sherman Denner, sprawdza się wspaniale na tej płycie. Partie gitarowe tutaj to prawdziwe złoto. Co do numerów na tej płycie, to stały się one wręcz hymnami Merciful Fate. Takie jak Welcome Princess of Hell, Come to the Sabbath czy Gypsy. Szczególnie te dwa ostatnie. Co do Gypsy, to o powstaniu tego utworu w wywiadzie dla Bardo Mythology opowiedział nawet sam Michael Denner. To właściwie King, który znalazł bazowy riff, a potem razem wypracowaliśmy resztę, tylko on i ja. Reszta utworu została zbudowana na tym riffie, napisałem partie prowadzące i wszystko wokół tego, a potem umieściłem solo dla Hanka. W większości nawet nie musieliśmy mówić, to jest część Hanka, to jest dla Michaela, ponieważ to stało się jasne, jak tylko usłyszeliśmy ten riff. To było dość telepatyczne i nigdy tak naprawdę nie było żadnej chciwości, bo Hank i ja pomagaliśmy sobie nawzajem z gitarami. Niektóre z tych utworów, co ciekawe, powstały jeszcze przed wydaniem płyty Melissa. Tekstowo zaś ten album, podobnie jak Melissa, skupia się na tematach powiązanych z okultyzmem, satanizmem i innymi takimi. Jak zresztą zostało już wspomniane, z racji na to oraz image Kinga Diamonda, Merciful Fate stało się zespołem wielce wpływowym dla drugiej fali black metalu w Norwegii. Zaś sam album uważa się za totalny klasyk pierwszej fali tego gatunku. Nawet w zestawieniu 50 najlepszych albumów ekstremalnego metalu, przygotowanym przez Metal Rules, ten album zajął pierwsze miejsce. Zaś sami fani zespołu uważają Don't Break the Oath za największe osiągnięcie Kinga Diamonda i spółki. I nie mam zamiaru się z tym kłócić, bo uważam, że Don't Break the Oath to genialna płyta i wraz z Melissą jest to mój ulubiony album Merciful Fate. Dla fanów heavy metalu i black metalu jest to bez dwóch zdań pozycja obowiązkowa i generalnie jest to jedna z najważniejszych płyt w obu tych gatunkach. Także wszystkim gorąco polecam. Mimo iż w owym czasie Merciful Fate odnosiło sukces i stawało się coraz to bardziej znanym zespołem, to już w 1985, rok po wydaniu zaledwie drugiej płyty studyjnej, zespół się rozwiązał. Jednym z powodów były pewne nieporozumienia między Hankiem Sharmanem a Kingiem Diamondem. Wtedy to King Diamond wraz z Timim Hansenem i Michaelem Dennerem założył swój solowy zespół, z którym gra po dziś dzień. Zaś Hansen i Denner grali z nim na pierwszych dwóch płytach. Hank Sherman zaś zaczął grać w zespole Fate, a Kim Raz zaprzestał aktywności muzycznej. Jednak mimo tego rozpadu wciąż ukazywał się wydawnictwa pod szyldem Merciful Fate. W 1987 nakładem Roadrunner Records ukazała się kompilacja The Beginning, zawierająca m.in. utwory z pierwszej epki zespołu, jak i występu na żywo 19 marca 1983 dla BBC Radio, czy singla Black Funeral. W roku 92 zaś wydana została kompilacja Return of the Vampire, na której znalazły się nagrania ze starych taśm demo. W tym samym roku wychodzi również split A Dangerous Meeting z solowym zespołem Kinga Diamonda, nazwany na część utworu z płyty Don't Break the Oath. Aż finalnie w 1993 reformują Merciful Fate w niemal identycznym składzie, jedynie ze zmianą perkusisty. I w tym samym roku panowie wydają trzeci studyjny album grupy zatytułowany
In the Shadows. Ten album to nie tylko powrót kapeli, co także lekka zmiana tego, co było wcześniej. Otóż na tym albumie Merciful Fate na pewien okres przestaje pisać w tekstach o tematach powiązanych z satanizmem, a zamiast tego idzie bardziej w stronę horrorów, twórczości Lovecrafta, czy nawet historii. Po części są to tematy również pojawiające się w solowej twórczości Kinga Diamonda. Tutaj jeśli chodzi o skład, to wystąpili wszyscy z poprzedniej ekipy, za wyjątkiem Kima Raza. Jako perkusista na tym albumie podany jest Snowy Shaw, jednak tak naprawdę grał tutaj Morten Nielsen. Muzycznie zaś Merciful Fate wciąż gra swój heavy metal, ale na tej płycie jeszcze go rozwija. Muzyka na In the Shadows jest bogata w rozmaite partie solowe w wykonaniu Shermana i Denera. Każdy utwór zawiera przynajmniej dwie partie solowe, a często nawet i więcej. Ciekawym zabiegiem tutaj jest dodanie akustycznych czy ogólnie spokojniejszych gitar w niektórych utworach, jak chociażby The Old Oak czy A Gruesome Time. Nawet w 13 Invitations pojawia się moment spowolnienia zauważalnie łagodniejszy niż reszta utworu. Utwory, tak jak często w twórczości Kinga Diamonda, mają bardzo fajny klimat. Niektóre wręcz kojarzące się z filmami grozy, jak na przykład The Bell Witch w pewnych momentach. Dużą rolę odgrywa tu wokal Kinga. Jak wcześniej wspomniałem, nie każdemu odpowie jego styl śpiewania, ale z czasem człowiek się przyzwyczaja i trudno potem wyobrazić sobie te numery bez tego głosu. Numery wciąż mocne i z klimatem, ale jednocześnie melodyjne. Momentami nawet dość spokojne. Ze spokojnych, nazwijmy to numerów, jest tu chociażby Is That You, Melissa, czy też niektóre fragmenty świetnego Shadows. Na albumie znajduje się także utwór Return of the Vampire 1993, który to jest kawałkiem pochodzącym jeszcze z czasów pierwszych demówek grupy. W tej wersji gra tutaj słynny muzyk i perkusista Lars Ulrich, którego wszyscy znają jako perkusistę Metallica. Świetny utwór, jeden z moich ulubionych, jeśli idzie o Merciful Fate. In the Shadows to moim zdaniem świetna płyta i według mnie to obok pierwszych dwóch płyt jest to najlepszy album Merciful Fate. Dla fanów heavy metalu, jak i twórczości Kinga Diamonda, album zdecydowanie wart sprawdzenia. Gorąco polecam. Po In the Shadows, Mortema Nielsena zastępuje wspomniany już przeze mnie Snowy Shaw, a także Timiego Hansena zastępuje Charlie D'Angelo, znany obecnie z takich grup jak Witchery czy Arch Enemy. W 1994 ukazuje się epka The Bell Witch, nazwana na cześć jednego z utworów z płyty In the Shadows, gdzie to znalazły się dwa utwory z wyżej wspomnianej płyty oraz cztery utwory nagrane na żywo. Natomiast czwarty studyjny album dostaliśmy jeszcze w tym samym roku. Mowa oczywiście o albumie Time. Okładka tego albumu, jak widać, przedstawia czaszkę i z tego, co mi się udało przeczytać, to jest właśnie ta Melissa, o której często jest mowa w tekstach. Mianowicie czaszka nabyta przez Kinga Diamonda w trakcie jednego z koncertów w Holandii. Sam album muzycznie to można powiedzieć typowy jak na Merciful Fate. Powiem wam szczerze, że z początku nie uważałem tej płyty za aż tak dobrą jak wcześniejsze dokonania zespołu. I choć pierwsze trzy płyty są zdecydowanie moimi ulubionymi, to jednak Time też uważam za album wspaniały. Jest to płyta jednocześnie zawierająca świetną muzykę, jak i ciekawy klimat. Fajnie się moim zdaniem tutaj sprawdzają partie wokalne, które jak zwykle w przypadku Kima Petersena są dość zmienne, ale to jak najbardziej działa. Doskonale moim zdaniem są przemyślane tutaj partie solowe. One są tutaj grane z wręcz genialnym planem i wyczuciem. Dodatkowo album jest dość pamiętliwy, jak się ten album przesłucha, to zostaje w pamięci i niektóre jego fragmenty można później nucić przez długi czas. Na przykład refren utworu Angel of Light. Kolejnym ciekawym zabiegiem będą tutaj orientalne melodie w utworze The Mad Arab, który to w tekście nawiązuje do fikcyjnej postaci Abdullah Abzahereda, wykreowanej przez Howarda Phillipsa Lovecrafta. Są też ciekawe zagrywki kojarzące mi się z muzyką z Półwyspu Iberyjskiego w utworze Castillo del Mortes. Prócz typowych metalowych numerów, tutaj mamy również momenty na delikatne złagodzenie w tytułowym Time. Można tutaj też wspomnieć o kawałku Lady in Black, który momentami też jest taką spokojną nutą. Była ona nawet coverowana przez takie zespoły jak chociażby Dark Tranquillity. Moim zdaniem temu albumowi nie brakuje nic. Jest w nim wszystko, czego można by oczekiwać po albumie Merciful Fate. Sam King Diamond w wywiadzie dla Lollipop Magazine wypowiedział się o tej płycie następująco. Cztery utwory zawierają paskudną historię grozy, jak i dużo humoru. Gwarantuję, że będziesz się śmiał, kiedy będziesz czytał teksty i słuchał tych utworów. Ale jest też bardzo surowo, szybko i agresywnie. Część utworów brzmi tak, jakby były wzięte z Abigail. Bardzo bezpośrednie i agresywne. Nie mógłbym sobie życzyć, aby wyszło lepiej. Dla mnie to kolejny wspaniały album Merciful Fate, który według mnie zdecydowanie warto sprawdzić. W 1996 roku wychodzi już piąty album Duńczyków, noszący tytuł Into the Unknown. Względem poprzedniego albumu, jedyna zmiana w składzie, jaka zaszła, to zmiana perkusisty. Mianowicie, Snowego Shawa zastąpił Bjarne Thomas Holm. Sam album to klasyczny Merciful Fate. Choć względem poprzedniego albumu, mam wrażenie, jakby produkcja tutaj była lepsza.
Brzmienie może trochę czystsze niż na Time, ale album nic moim zdaniem nie traci. Kompozycje zaś może trochę mocniejsze, ale wciąż mające ten fajny nastrój tworzony przez Kinga i resztę ekipy. Ten styl z owym klimatem jest wręcz nie do podrobienia. Są tutaj numery, które swoimi riffami są w stanie zmiażdżyć, jak chociażby Listen to the Bell, tytułowy Into the Unknown, czy nawet Dead Time. Ma zabójczy riff, mimo dość spokojnego wokalu na początku. Kim zaś nadal ma się świetnie, jego wokal wciąż trzyma poziom. Generalnie muzycznie nie można się do tego albumu przyczepić. I oczywiście, jak to King Diamond ma w zwyczaju, na tym albumie też zdarzają się momentami delikatne złagodzenia i spowolnienia, które jednak są bardzo dobrze przemyślane. Teksty natomiast dość podobne jak wcześniej, jeśli chodzi o tematykę. Po prostu ciekawe, wieńczący album Cthulhu The Mad Arab Part 2 jest kontynuacją utworu The Mad Arab z poprzedniej płyty i podobnie jak wspomniany wyżej utwór, też odznacza się pewnymi orientalnymi wpływami w muzyce. Należałoby tutaj wspomnieć, iż na tę chwilę jest to jedyny album Merciful Fate, który to znalazł się na krajowej liście albumów, zajmując 31 miejsce na liście fińskich albumów. Był to jednocześnie największy sukces komercyjny zespołu. Więc finalnie mogę powiedzieć, że Into the Unknown to kolejny świetny album Duńczyków, zdecydowanie godny polecenia wiernym fanom takiego stylu grania. Po Into the Unknown zachodzi dość istotna zmiana w składzie. Mianowicie współpracę z zespołem kończy gitarzysta i kompozytor Michael Denner. Na jego miejscu pojawia się Szwed Mike Weed, który to obecnie gra także solowym zespołem Kinga Diamonda. I w 1998 roku pojawia się już szósty album formacji There Again. Ten album to wyznacznik pewnego nowego okresu w twórczości zespołu, ponieważ mamy tutaj nowy tandem gitarowy i zamiast Sherman Denner, tym razem mamy Sherman Weed. Dla niektórych to może być wielka strata, ponieważ duet gitarowy z udziałem Dennera był dla wielu dość znaczącym elementem muzyki Merciful Fate, zwłaszcza że Denner aktywnie brał udział w tworzeniu kompozycji zespołu. Jednak tutaj zmiana jest także zauważana w muzyce i brzmieniu. Powszechnie się mówi o tym, że ten okres twórczości Merciful Fate jest generalnie cięższy i mniej melodyjny, a także produkcja na owych wydawnictwach jest brudniejsza. I to też tutaj słychać. Mniej tu melodii, a także produkcja jest mniej czysta niż na wcześniejszych wydawnictwach. Samą produkcją zajął się Sterling Winfield, który to odpowiadał także za produkcję płyty Reinventing the Steel Panthery, czy wydanej równolegle z Dead Again płyty Kinga Diamonda Voodoo. I niekoniecznie należy traktować tę zmianę jako wadę, bo moim zdaniem one wcale nie wyszły na złe. To przy okazji jedyny album Merciful Fate, na którym to Charlie D'Angelo zaangażowany był w pisanie utworów. Mianowicie napisał muzykę do utworu Crossroads. Sama muzyka to tak naprawdę klasyczne Merciful Fate, tylko z nieco innym podejściem do produkcji i kompozycji. A tak to dzięki chociażby wokalowi króla łatwo jest rozpoznać, kto to tworzy. A także dzięki podejściu do cięższego brzmienia, tutaj moim zdaniem ten album zyskuje. I jak najbardziej są tutaj dobre numery jak The Lady Who Cries, Fear czy Banshee. Dodatkowo po raz pierwszy od płyty Melissa pojawia się tutaj utwór dłuższy niż 10 minut, czyli tytułowa kompozycja trwająca aż 13 minut. Wyjątkowo ciekawy numer, który podobnie jak to często bywa w innych tego typu numerach od Merciful Fate, jest niezwykle pomysłowy, ale i udany zarazem. Dodatkowo jak się przyjrzycie, to zauważycie, że część okładki jest podobna do postaci widocznej na okładce Don't Break the Oath z 1984 roku. Autorem okładki jest oczywiście mistrz, czyli Christian Necrolord Wohlin. Także więc moim zdaniem There Again to mimo wszystko bardzo udany album w dorobku Merciful Fate, który zdecydowanie polecam. No i moi drodzy, dochodzimy już do ostatniej jak na ten moment płyty zespołu. 99 rok, wychodzi wtedy siódmy studyjny dorobek zespołu zatytułowany Nine. Tak jak poprzednia płyta była początkiem nowego rozdziału w muzyce zespołu, tak Nine jest rozwinięciem w pewnym sensie tego, co było na Dead Again. Muzyka jest zauważalnie brudniejsza i momentami też cięższa niż to, co Merciful Fate grało kiedyś. Ale tutaj panowie prócz rozwijania pewnych świeżych wówczas zmian, postanowili też w pewnych aspektach wrócić trochę do przeszłości. Mianowicie tak jak wszystkie poprzednie albumy po reaktywacji w 93 skupiały się na tematach przeważnie innych niż satanizm, tak na Nine zespół powraca do takowej tematyki, która była obecna na albumach z lat 80. Jakby tego było mało, to okładkę tego albumu stworzył Thomas Holm, który odpowiadał także za warstwę wizualną pierwszych dwóch płyt zespołu, lecz także części wcześniejszych albumów solowych Kinga Diamonda. Tak jak na poprzedniej płycie znalazła się jedyna w zespole kompozycja Charlego D'Angelo, tak na tym albumie wieńczący płytę tytułowy numer jest na ten moment jedyną kompozycją autorstwa Mike'a Weeda. Ten album jednak nie przyniósł aż tak dobrze jak część wcześniejszych płyt, jego odbiór był generalnie mieszany. Prawdopodobnie dlatego, iż na tym albumie, jak mówiłem, nie ma Michaela Dennera. I chodzi tutaj o tą więź, jaka była między nim a Shermanem w muzyce zespołu. Dla mnie jednak Mike Weed sprawdza się w roli drugiego gitarzysty Merciful Fate bardzo dobrze. Ten album jest podobny do swojego poprzednika, choć na moje ucho ma delikatnie brudniejsze brzmienie. Ale numery wciąż jak najbardziej na poziomie jak na Merciful Fate przystało. Szczególnie takie jak chociażby The Grave, Burn in Hell czy Last Rites.
Osobiście uważam, że Masters of Fate nie nagrało słabej płyty i dla mnie Nine wciąż trzyma poziom. W żadnym wypadku nie jest to mój ulubiony album tego zespołu, ale i tak jest to wydawnictwo zdecydowanie godne polecenia. Tak więc ja już dzisiaj kończę. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Dziękuję przy okazji Hubertowi z kanału Pełna Kulturka za gościnny udział w tym materiale. Link do jego kanału znajdziecie w opisie. A tymczasem do usłyszenia.